Dzień dobry, z tej strony ponownie Tomasz Kałuża z Reweniu dla Hoteli. W ubiegłym odcinku omawiałem dla Was raport będący podsumowaniem minionego miesiąca. Cały czas podtrzymuję, że to naprawdę jeden z kluczowych raportów i mocno zachęcam do wprowadzenia tego typu raportowania u Was w obiektach. Dziś natomiast pokażę Wam raport typu Peak Weeks, właśnie tak roboczo nazwaliśmy go u nas w zespole. Jest to jeden z bardzo ważnych raportów, który pozwala wyciągnąć wnioski co do tego, jak powinniśmy układać naszą sprzedaż w przyszłości. Na pewno pozwala podjąć lepsze decyzje w zakresie zarządzania polityką cenową, do rezerwacji z datą przyjazdu w takich newralgicznych terminach jak na przykład ferie zimowe czy wakacje. Zachęcam do obejrzenia dzisiejszego odcinka i powodzenia w raportowaniu. Raport typu Peak Weeks, taką roboczą nazwę nadaliśmy temu raportowi w naszym zespole, to idealny raport, który nadaje się do analizy pewnych newralgicznych terminów, które w jakiś sposób są rozciągnięte w czasie, czyli na przykład ferie zimowe albo wakacje. Zanim przejdę do omówienia tego raportu oraz wniosków, jakich można na tej podstawie wyciągnąć, pozwól, że powiem o kilku założeniach czy też danych źródłowych, które musimy pozyskać, żeby w ogóle taki raport stworzyć. Po pierwsze, musimy wyciągnąć raport, który mówi nam o ilości rezerwacji dokonanych w poszczególnych dniach. Jeżeli chodzi o zakres takich dni, to w naszym przypadku był to od 1 maja do 31 sierpnia. Mówimy zatem o 4 miesiącach i o rezerwacjach dokonanych właśnie na każdy dzień, czy też w każdym dniu, bo nie chodzi tutaj o rezerwacje z datą przyjazdu na te dni, tylko po prostu rezerwacje, które w tym dniu zostały dokonane. Jeżeli mielibyśmy samą taką prostą statystykę przedstawić na wykresie, to byłaby to zwyczajnie ta niebieska linia. Nie ma tutaj etykiet danych pod tą niebieską linią, bo z punktu analizy nie jest to w ogóle istotne. Następnie w tym całym okresie 4 miesięcy wyszczególniliśmy 2 tygodnie kalendarzowe, które okazały się najlepsze pod kątem ilości otrzymanych rezerwacji i takie tygodnie zaznaczyliśmy właśnie tutaj na wykresie. Pierwszy z nich to jest ten pomarańczowy i to był 26 tydzień kalendarzowy, czyli od 20 czerwca do 26, a drugi tydzień to jest ten zaznaczony na żółto i jest to 32 tydzień kalendarzowy od 1 do 7 sierpnia. Natomiast zaprezentowanie samej takiej statystyki z najlepszymi tygodniami pod kątem ilości otrzymanych rezerwacji nie prowadzi do większych wniosków. Natomiast ten raport nabiera mocy, kiedy dodamy do tego kolejną statystykę, czyli średnie wyprzedzenie rezerwacji, które otrzymaliśmy właśnie w tych pikach. I teraz okazuje się, że dla wszystkich rezerwacji otrzymanych w 26 tygodniu ich średnie wyprzedzenie to 23,7 dnia, natomiast średnie wyprzedzenie dla tych otrzymanych w drugim piku to 25,9. Do jakich to prowadzi wniosków? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby postawić hipotezę, że kiedy przyjdzie analogiczny okres w przyszłym roku, czyli 20 czerwca 2023, to właśnie w tym tygodniu zaczniemy otrzymywać najwięcej rezerwacji z datą przyjazdu gdzieś w okresie połowy lipca. Natomiast kiedy przyjdzie 1 sierpnia 2023, to wtedy zaczniemy otrzymywać najwięcej rezerwacji, ale z datą przyjazdu gdzieś właśnie w drugiej połowie sierpnia. I to właśnie w tych okresach pikowych można spróbować podnieść średnią cenę, ale z datą przyjazdu, który wynika właśnie z tego wyprzedzenia rezerwacji. Jest to jeden ze sposobów na podjęcie próby maksymalizacji średniej ceny oraz jednocześnie obłożenia. Polecam Ci tworzenie takiego raportu regularnie w Twoim obiekcie. Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się, jak taki raport stworzyć, jak przygotować dane źródłowe do tego raportu i przedstawić go na wykresie, zapraszam oczywiście na nasze szkolenie Excel w hotelarstwie, skuteczna analiza danych.